Kochani, mamy czas kolęd. My, księża, odwiedzamy was w domu. I wielu z was pyta mnie, wielebny Waldemarze, ile należy dać księdzu w kopercie? Wiem, że taka dyskusja odbywa się też w mediach i w internecie. I odpowiem na to pytanie. Kościół, zgodnie z nauką papieża Franciszka, nie tylko ma być ubogi. Kościół to również my, kapłani, ludzie, którzy rozumieją, że nie wszyscy są zamożni, że są rodziny, gdzie tylko jedna osoba pracuje, mało zarabia, gdzie jest wiele dzieci, gdzie są różne potrzeby, gdzie są emeryci. Jest coraz drożej, coraz droższa jest żywność. Dlatego myślę, że ci, którzy nie mają pieniędzy, jeśli włożą do tej koperty te 500, 700, no najwyżej 800 zł, to naprawdę nie będzie wstydu. Tą kwotę można przecież odkładać cały rok. Kolęda jest przecież tylko raz w roku. Wszystkim życzę szczęść Boże, pokój temu domowi.